Kościańska Platforma Obywatelska zaprezentowała kandydatów w wyborach samorządowych. Po raz pierwszy w Kościanie i powiecie kościańskim Platforma Obywatelska pod swoim szyldem startowała przed 4 laty. Do Rady Powiatu Kościańskiego wprowadziła wówczas 5 radnych. Teraz na listach Platformy jest 51 osób, z czego tylko 3 są członkami tej partii. Średnia wieku list to 40 lat. Jako Platforma nie upartyjniamy wyborów samorządowych. Zaprosiliśmy ludzi niezwiązanych z partią, ale o przekonaniach, którzy zechcieli wzmocnić listę Platformy Obywatelskiej. To są ludzie otwarci i po prostu oni tylko są na liście Platformy. To są bezpartyjni kandydaci na radnych, czy sejmiku, czy Rady Powiatu, czy Rady Miejskiej. Wśród kandydatów wielu jest nauczycieli. Co ciekawe, szczególnie aktywni są WF-iści. Sam jestem nauczycielem wychowania fizycznego i wiem, to się sprawdza w życiu, że nauczyciele WF-u sprawdzają się w życiu. To nie są tylko nauczyciele od bliska, ale oni są organizatorami dobrymi, bardzo dobrymi. Oni też potrafią poświęcać dużo czasu swoim podopiecznym, czyli są czasowi i żadne inne. Każdy ma różne problemy swoje, ale potrafią oddzielić od pracy zawodowej i pracy społecznej. Dlatego, a praca w samorządzie wymaga poświęcenia swojego czasu wolnego. I uważam, że nauczyciele wychowania fizycznego są do tego wręcz przygotowani i zorganizowali, dzieli ten czas dla rodziny, dla najbliższych, ale także i dla lokalnej społeczności. Kandydatką do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list Kościańskiej Platformy jest Teresa Mikołajczak-Duda, nauczycielka WF-u w gimnazjum w Racocie. 30 lat pracuję już w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego i doskonale znam środowisko szkolne, potrzeby dzieci, ich problemy. I właśnie ostatnio bardzo dużo mówi się na temat zdrowotności dzieci, że pogarsza się, że dzieci nie chcą ćwiczyć na WF-ie, że jest mało propozycji pozalekcyjnych. I w związku z tym, że w sejmiku można, że tak powiem, zapytać, czy popracować nad tym, żeby przerzucić jakieś środki dodatkowe na działalność pozalekcyjną dzieci, zwłaszcza w środowisku wiejskim. Ta aktywizacja nie dotyczy tylko tego młodego pokolenia, bo wiemy z kolei, że nasze społeczeństwo się starzeje i mamy z drugiej strony bardzo dużą grupę emerytów, aktywnych, zdrowych, którzy też chcieliby w jakiś sposób spędzić czas wolny aktywnie i właśnie, żeby w tym kierunku też poszły jakieś środki, żeby ci ludzie poczuli się jeszcze potrzebni i żeby mieli potwierdzenie tego swojego zdrowia, właśnie tego, że są jeszcze w społeczeństwie potrzebni. Poseł Wojciech Ziemniak w przypadku Teresy Mikołajczak-Dudy chciałby, by sprawdziło się stare porzekadło do 3 razy sztuka. Teresa Mikołajczak-Duda jest 3. nauczycielką WF z gimnazjum w Racocie, która stara się o mandat w sejmiku. Poprzednio zdobyli je obecni parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej z zawodu nauczyciele Wojciech Ziemniak i Małgorzata Adamczak.